zdjęcia, mała Liza wzięła go. Teraz ma przytulny dom, niby we śnie, i czułą opiekunkę na dobre i na złe. Sztuczki to przyjaciel nasz, radosny co dnia. Sztuczki to przyjaciel nasz i każdy go zna. Sztuczki to przyjaciel nasz, milutki, świeży miś. Mógłbyś z nim nie jeden raz na koniec świata iść. Sztuczki to przyjaciel nasz. Truksik. Lepiej przewidzieć, niż potem żałować. Możesz jeszcze dopisać marchewki? M-A-R-C-H-E-W-K-I. Marchewki. Zapisałam. I potrzebne nam będą jeszcze jajka do tych ciasteczek. J-A-J-K-A. Mamo, czy ciasteczka nie będą ładniejsze, jak je ozdobimy kandyzowanymi owocami? Będą. Dorzuć do tej listy kandyzowane owoce. To już wszystko. Możemy wyruszać na zakupy. Zabiorę Sztruksika. Zaczekaj! Do sklepu. Obiecałaś, że będziemy się bawić. Pobawimy się po powrocie. Wiesz, jak fajnie jest w takich dużych sklepach? Są tam place zabaw? Nie, ale za to są całe góry pysznych smakołyków. Jak masło orzechowe? Setki słoików masła orzechowego. Uwielbiam masło orzechowe. Jak zechcesz, będziesz mógł jechać w koszyku. Jadę na wycieczkę! Juhu! Juhu! Ojej, moje sznurowadło. Bądź ostrożna. Ostrożna? Przy wiązaniu sznurowadła? Ktoś mógłby na ciebie wpaść, kochanie. Zawsze obejrzyj się, zanim zatrzymasz się tak nagle. Lepiej być przewidującym. Ten wózek jest dla nas. Zaczynamy wycieczkę? Tak. Jesteś gotowy? Wrum, 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 gotowy! Lizo, kto tu otwiera drzwi? Nikogo nie widzę. Tych drzwi nikt nie otwiera, same się otwierają. Czarodziejskie drzwi. Abrakadabra! Ojej! Uważaj, Lizo, chyba nie chcesz, żeby cię przytrzasnęły. Uważam. No i co powiesz? Podoba ci się taki wielki sklep? Mamo, te marchewki mogą być? Bardzo ładne. Pójdę po jajka. Drodzy klienci, dzisiaj w naszej specjalnej ofercie są pomarańcze po 2 złote 15 groszy. Ale zimno. Ty przynajmniej masz futerko. Tu jest jak w lodówce. Jeszcze nigdy nie widziałem tyle jedzenia. To nie jest zwykły sklep. To jest jak na prawdziwym targowisku. Skąd się bierze tyle jedzenia? Z wielu wiejskich gospodarstw.
Zawsze chciałem odwiedzić takie gospodarstwo. W takim gospodarstwie są krowy. Ale ich dużo. O, są też kury. Liza i Sztruksik na wsi są. Ija, ija, o. Na podwórku widzę kury. Ija, ija, o. Robią ko, ko, ko. I ko, ko, ka. I ko, i ka, i ko, ko, ka. Liza i Sztruksik na wsi są. Ija, ija, o. Chcę obejrzeć cały ten wielki sklep. Wycieczka rusza dalej. Szybciej, szybciej, szybciej. Lizo, zatrzymaj się. Nie biegaj tak szybko, kochanie, bo możesz sobie zrobić krzywdę. Nie zrobię. Patrz, tam są kandyzowane owoce. A nie mówiłam ci, że tu będzie fajnie? Ekipa sprzątająca proszona do sektora piątego. Ekipa sprzątająca proszona do sektora piątego. Uważaj, Lizo, tam jest coś rozlane. Prosiłam cię, Lizo, żebyś uważała. Na mokrej podłodze można się poślizgnąć. Oj, mamo, nic się nie stało, prawda, Sztruksiku? Prawda. Cieszę się, że nic ci się nie stało, ale co by było, gdyby przewróciła się ta starsza pani? Pamiętaj, lepiej być przewidującym. Co to znaczy, Lizo? Jeżeli ktoś jest nieostrożny, może zrobić krzywdę sobie lub innym. I wtedy będzie żałować, tak? Tak. Ale to jest tylko zwykły sklep, tu nie ma żadnych niebezpieczeństw. O, masło orzechowe! Te słoiki wyglądają jak ja. Trzymam cię. A ja trzymam masło orzechowe. Możemy wziąć masło orzechowe dla Sztruksika? Pod warunkiem, że podzieli się z nami. Obiecuję. Powiedział, że tak. Jeszcze tylko ręczniki papierowe i mamy wszystko. Ja je wezmę. Stoją w piramidzie. O! Może ci pomóc? Nie trzeba. Wezmę z dołu. O! 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 Przepraszam, powinnam być bardziej ostrożna. Masz szczęście, że te rolki są miękkie. Gdybyś to zrobiła z górą ananasów albo słoików z ogórkami, mogłabyś sobie zrobić krzywdę. Nawet nie przyszło mi to do głowy. Zawsze zastanów się chwileczkę, zanim cokolwiek zrobisz i nie zachowuj się tak, jakby wokół ciebie nikogo nie było. Pamiętasz, jak ukucnęłam na chodniku, żeby zawiązać sobie sznurowadło? Nie chciałam go sobie nadepnąć. Ale wcale nie pomyślałam o innych. I teraz tego żałujesz. Podobało mi się, jak drzwi same się otwierają i zamykają. Ale gdyby tak w automacie coś się pomyliło i drzwi zamknęłyby się zamiast otworzyć, to by mnie zmiażdżyły. A pamiętasz, jak szybko jechaliśmy po alejkach? Ja lubię taką szybką jazdę, wcale się nie bałem. Ale kiedy ktoś jedzie tak szybko, to nie ma czasu spojrzeć pod nogi. A już na pewno nie powinno się stawać na koszyku. Co by się stało, gdybyś spadł, a mnie nie byłoby obok? Oj. Kierownik działu chemicznego proszony do kasy piątej. Reszta dla pani. Dziękuję. Do widzenia.
Lepiej przewidywać niebezpieczeństwo, niż później żałować. Od dzisiaj spróbujemy przewidywać niebezpieczeństwa, żeby później nie żałować. Czego więcej misiowi do szczęścia potrzeba? Nie przechodzimy przez ulicę? Najpierw trzeba spojrzeć w obie strony, prawda, mamo? Tak, kochanie. Mądra z ciebie dziewczynka. Tajemniczy plan. Cześć, to tylko ja. O, Moody, nie powinnaś nas tak straszyć. Ciii. Pardon. Gdzie jest Sztruksik? Jeszcze śpi. Koniku, możesz nadmuchać te baloniki? Och, oczywiście. A jaki zrobimy napis? A masz jakiś konkretny pomysł? Na przykład kochanemu misiowi Sztruksikowi. Ha, to bardzo piękne. Podoba mi się. Och, Sztruksik na pewno niczego się nie spodziewa. A dziś mija dokładnie rok od dnia, kiedy przyniosłam go do domu ze sklepu z zabawkami. Czy może być lepszy powód do świętowania? Ale pamiętajcie, trzymamy te plany w ścisłej tajemnicy. A jeżeli Sztruksik coś odkryje, czy to nie zepsuje niespodzianki? Może lepiej schowajcie się gdzieś, żeby Sztruksik nie zobaczył, co robicie. Słusznie, nadmucham te balony w szafie. A ja mogę rysować pod łóżkiem. Tylko zachowujcie się cicho. Zobaczę, czy Sztruksik się nie obudził. Kotku, gdzie jesteś? Kici, kici, kici. Kici, kici, kotku. Pa, kotku. Ale cicho. Ciekawe, gdzie wszyscy się podzieli. Kuchny już Sztruksikowi. O nie, Sztruksik. Rozeto, jesteś tam? A oui, c'est moi, tak, to chyba ja. Nie, Sztruksiku! O, to znaczy tak. Chcesz ze mną potańczyć? A wiesz, chyba nie mam teraz specjalnej ochoty. Chyba utnę sobie drzemkę. Ale jestem śpiąca. Obiecuję ci, że jeszcze dziś pośpiewamy sobie i potańczymy, a piątot, Sztruksiku, bywaj. Koniku! Koniku! Ojejku, ty tutaj? Możesz mnie zabrać na konną przejażdżkę? Och, oczywiście. To znaczy, chciałbym, ale muszę już iść, tak, iść. A dokąd? Nigdzie. Nie, to znaczy muszę dokończyć polerować płozy. O, widzisz? Mogę ci pomóc? Och, to bardzo miłe, ale wiesz co, nie kłopocz się. Potem pojeździmy, dobrze? Obiecuję. Hmm.
Rozeta nie wyglądała na śpiącą, a konik nie chciał, żebym mu pomagał w polerowaniu. Tak dobrze, mamo? Chyba tak. Liza! Chyba trochę za gęste. Dodajmy jeszcze mleka. O nie! Idziesz, truksik! Lizo, co robisz? Nic. Tak sobie chodzę. To może pobawimy się w ciuciu babkę? Teraz? Wybacz, Struksiku, ale muszę... muszę pomóc mamie umyć lodówkę. Lizo, lód jest już gotowy. Z lodówki? Mama rozmraża lód, żebyś wiedział, ile go jest w lodówce. Potem pobawimy się w ciuciu babkę, dobrze? Wszyscy nagle są tacy strasznie zajęci. Dlaczego nikt nie chce się ze mną bawić? Jestem zmartwiony. Nie lubię być zmartwiony. Kiedy byłem w sklepie z zabawkami, często bywałem zmartwiony. Co dzień czekałem na to, że ktoś mnie weźmie do domu. Wreszcie, któregoś dnia... Mamo, zobacz! To jest dokładnie taki miś, jakiego zawsze chciałam mieć. Niestety, kochanie, wydałam już dziś za dużo pieniędzy. Poza tym on nie wygląda zbyt dobrze. Spójrz, ma oderwany guzik przy spodenkach. Ale ma iskierki w oczach i taki miły uśmiech. On jest piękny. Zaoszczędziłam trochę pieniędzy. Mogę go kupić? Proszę. Oto twój nowy dom, Struksiku. Ojej! To na ciebie czekałem! Zawsze chciałem mieć kogoś bliskiego. Ja też, misiu. Oni wszyscy po prostu przestali mnie lubić. Uff, niewiele brakowało. Struksik wszedł do kuchni i jeszcze chwila, a wszystko by zobaczył. Napis gotowy? Oui, oczywiście. Ślicznie. Balony nadmuchane. Ale coś ładnie pachnie. Babeczki czekoladowe. Schowajmy się, zrobimy Struksikowi niespodziankę. Świetny pomysł. Założę się, że zaraz tu przyjdzie. Gdzie on może być? No przyjdź już, Struksiku, pora na niespodziankę. Coś tu nie gra. Gdzie on może być? Chciał ze mną tańczyć, ale byłam zajęta rysowaniem. Chciał jechać na przejażdżkę, ale ja byłem zajęty nadmuchiwaniem balonów. Chciał się ze mną bawić w ciuciu babkę, ale ja piekłam wtedy babeczki. Co on sobie pomyślał? Lepiej go poszukajmy. Struksiku, Struksiku! Gdzie on się podział? Rzęsypa, ja nie wiem. Byliśmy tak zajęci, że nie zwracaliśmy uwagi na Struksika. Myślisz, że mógł uciec z domu? Uciec z domu? To byłoby straszne. Powinnam powiedzieć Struksikowi o przyjęciu, które dla niego wydajemy. Przyjęcie? Dla mnie? To nie twoja wina, Lizo. Ja tylko chciałam uczcić rocznicę dnia, w którym przyniosłam go ze sklepu do domu. Jestem tutaj! Niespodzianka! Struksiku, gdzie ty byłeś? Byłem tam. Naprawdę wydajecie przyjęcie na moją cześć? Niespodzianka! Jakie to piękne! Tu jest napisane kochanemu misiowi Struksikowi. Ile kolorowych baloników. To ja je nadmuchałem.
Robiliśmy to w tajemnicy, żeby ci zrobić niespodziankę. Nie chcieliśmy, żebyś był smutny. Byliście tacy zajęci. I dlatego się schowałeś? Tak, bo pomyślałem sobie, że wszyscy przestaliście mnie lubić. Jeśli jeszcze kiedykolwiek będziesz zmartwiony, to powiedz nam o tym. Nie chowaj się, dobrze? Dobrze. Bardzo cię kocham. Jesteś moim ulubionym misiem, Sztruksiku. Nie wolno ci o tym zapominać. Wersja polska Masterfilm na zlecenie Minimaxa. Reżyseria Małgorzata Boratyńska, dialogi Anna Klimkiewicz, dźwięk Jakub Lenarczyk, montaż Krzysztof Podolski, kierownictwo produkcji Agnieszka Wiśniowska. Wystąpili Monika Kwiatkowska, Brygida Turowska, Małgorzata Kaczmarska, Izabela Bukowska, Aleksandra Koncewicz, Jerzy Mazur, Elżbieta Bednarek, Beata Łuczak i inni.